Mieliśmy 8 minut do domu tak naprawdę, więc już dojeżdżaliśmy, było bardzo blisko. Wracaliśmy i zdjęliśmy zbawialnię, która znajduje się niedaleko. No i z oddali zauważyłam postać przypuszczalnie kobiety z dziećmi. Na przyjściu staliśmy jakiś czas i czekali, aż ktoś nas przypuści. Droga za mną była pusta, gdzieś tam w oddali było widać jakiś samochód, natomiast to był długi odcinek drogi, który był pusty po prostu za mną. No więc zatrzymałam się. Kiedy auto zatrzymało się, zrobiłam tylko jeden krok. No i w tym momencie usłyszeliśmy wszyscy przeraźliwy pisk przy hamowaniu. Usłyszałam pisk opon od hamowania i od razu cofnęłam się do tyłu. I wiedziałam, że to jest za nami. Wiedziałam, tylko po prostu czekałam na ten moment, zamknęłam oczy. Pamiętam, że zamknęłam oczy, pamiętałam, że czekałam po prostu tylko, kiedy będzie uderzenie. Nie sądziłam tylko, że będzie tak silne. Nie zdążyłam schować się i auto uderzyło w wózek. Potworny huk. No i obrazek lochów, które po prostu mijały jakby mnie w powietrzu. Dziewczynki, jak się później okazało, dwulatki. Wózek z dziećmi poleciał w metalową balustradę. I z tego momentu całe życie przeleciało przed oczami. Frunęła w powietrzu i pamiętam do dzisiaj widok jej kręconych włosów, które gdzieś tam właśnie w mojej szybie gdzieś tam mignęły mi. Ciężko pamiętać szczegóły tej chwili. To jest cud, że wszyscy żyjemy, naprawdę. To było tak szybko, stresowo, szybko. Ogromny strach za dzieci. Nic nie pamiętam, co było później. Bo mimo tego, że to jakby nie z mojej bezpośredniej winy te dzieci oberwały, to jako kierowca czułam się odpowiedzialna, bo tak naprawdę gdyby któremuś z dzieci stało się coś, no to jednak ta odpowiedzialność, to pewnie czułabym na sobie bardzo mocno, że to jednak moim samochodem dzieci obrywały. Ja chciałam z dziećmi tylko przejść przez drogę. Ja chciałam tylko ustąpić pierwszeństwa. Pomimo zapewnienia ukrycia wizerunku i zmiany barwy głosu, obwiniony nie wyraził zgody na udział w nagraniu.